Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Arkadiuszem Miksą. Witaj Arku. Witam Ciebie, witam Państwa. I czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, tak jest, tradycyjnie czołem Wielkiej Polsce. My się nie wstydzimy pozdrowień narodowych, wstydzimy. Symboli tak narodowych typu tak jest. Miecz Chrobrego, tak. Pieśni narodowych typu hymn młodych i tak dalej. To jest, to jest część naszej tradycji. To jest kwintesencja, to jest esencja, tak, bycia narodowcem, tak. No dobrze. Sprawy polityczne zacznijmy. Porozumienia pomiędzy ludowcami a Hołownią. Jak oceniasz ten kierunek? Troszeczkę taka egzotyczna koalicja, ale jak widać liberalizm jest wspólnym mianownikiem tych dwóch organizacji, partii. No tak, ale to trzeba powiedzieć, że zaczynają od takiego, szanowni państwo, takiego chrześcijańskiego miłosierdzia względem siebie, bo to są dwa takie właściwie tonące okręty, które postanowiły się nawzajem, prawda, wydobyć, wyciągnąć. I cóż, no porozumienie tak jawne, legalne, efekt współpracy. I teraz pytanie właściwie, bo jak to ocenić? Kto kogo bardziej ratuje? No bo jedni twierdzą, że to jest koło ratunkowe Hołowni dla PSL-u, który gdyby nie to, to by został zatopiony i to, że po raz kolejny celebryta po Rockmanie z problemami po przejściach Kukizie teraz trafił się ten, że tak powiem, amator katecheta Hołownia, który będzie ratował właśnie PSL. Natomiast jakbyśmy się temu wszystkiemu bliżej przyjrzeli, to by się okazało, że w gruncie rzeczy, mimo tego, że to Hołownia dużo lepiej stoi w sondażach, że tak naprawdę to PSL ratuje Hołownię, bo te sondaże Hołowni systematycznie spadają i one, przypuszczam, że pikowałyby do samych wyborów coraz bardziej. Być może był problem w dniu wyborów, żeby Hołownia w ogóle jego to rzekome ugrupowanie, te 5% w ogóle złapał. Bo Hołownia oczywiście oprócz tego, że ma za sobą TVN i wsparcie finansowe możnych, że tak powiem, tego świata, ludzi z pierwszej setki, jeśli chodzi o najbogatszych Polaków, którzy go wspierają, no to, szanowni państwo, to poza tym, cóż, no nie ma struktur terenowych, zwłaszcza na poziomie gminnym, zwłaszcza na poziomie powiatowym. Tutaj zdecydowanie lepiej prezentuje się PSL, tak? Doświadczeni starzy wyjadacze, ludzie, którzy mają te struktury, nie po to, prawda, pompowali, nie po to ten nepotyzm w szeregach PSL-u się szerzył latami, żeby tych struktur nie posiadali, więc to jest pytanie, kto kogo ratuje, bo według mnie tak naprawdę być może to tylko wygląda na to, że Hołownia po raz kolejny wyciągnie za uszy PSL, żeby znów znalazł się w Sejmie, ale w rzeczywistości według mnie to bardziej PSL robi przysługę jednak Hołowni. Pytanie też jeszcze, czy to jednak ten układ wytrwa, bo wiemy, my znamy z przeszłości takie sytuacje, kiedy na parę miesięcy przed wyborami takie mariaże, takie sytuacje były, po czym wystarczyło po prostu, że któryś z tych, że tak powiem, partnerów koalicjantów znalazł kogoś silniejszego partnera do gry, no i zostawiał tego swojego byłego towarzysza, tak, za którego jeszcze miesiąc czy dwa wcześniej był się w stanie dać pociąć, jak to się mówi, pokroić. Więc polityka polska jest na tyle płynną, że wszystko zdarzyć się może. No i oczywiście koalicja, znaczy, czy egzotyczna. Według mnie i tak, i nie. To znaczy, no w tym układzie było, można by powiedzieć, że Hołownia jest bardziej w centrum, PSL bardziej na prawo, ale tak naprawdę to są dwa ugrupowania centrowe, liberalne ugrupowania, w gruncie rzeczy bardzo podobne do siebie tak naprawdę. Ich jakieś tam niuanse dzielą, typu, że no PSL jest mniej skory do, rzekomo do referendum aborcyjnego, natomiast no Hołownia to był jeden z głównych warunków, że ma być referendum w sprawie aborcji, no ale oczywiście długo PSL nie dał się namawiać i bez najmniejszego problemu również się zgodzi na referendum, więc ja tych różnic większych podział nie widzę. To są dwa obrotowe ugrupowania, zresztą Hołownia, tak naprawdę ugrupowanie Hołowni powstało tylko po to, żeby być taką bym powiedział, kołem zapasowym, kołem ratunkowym, gdyby rzeczywiście notowania PO były strasznie słabe i na granicy progu, no to potem dzięki istnieniu partii Hołowni, która weszłaby do Sejmu, no udałoby się znowu odbudować i powiedzieć, że my nie mamy nic wspólnego z Platformą, nowe ugrupowanie, nowa jakość, a w rzeczywistości ciągle te same twarze, jak chociażby, prawda, posłanka Mucha, która zasiliły o szeregi tego ugrupowania, śmiesznego ugrupowania Hołowni, więc sojusz potrzebny na ten moment, czy przetrwa, pytanie otwarte i pytanie, tak jak mówię, o to, kto kogo w tym wszystkim ratuje, bo oczywiście PSL też dzięki temu
temu zyskuje, bo co prawda jest teraz w tym momencie trochę powyżej progu wyborczego, ale wiemy, że mogłoby być też różnie, więc i ratują się nawzajem, mówię, miłosierne przesłanie katechety Hołowni nakazuje mu po prostu wyjść, pociągnąć za rękę PSL, choć mówię tak, w rzeczywistości to PSL będzie bardziej wspierał Hołownię niż Hołownia PSL. Czy jeszcze coś o wyborach i przetasowaniach przedwyborczych, czy przechodzimy do kolejnego tematu? Chyba na ten moment to chyba takie główne wydarzenie, cała reszta, że tak powiem, no cóż, no, w Platformie dywagacje o tym, kiedy trzeba odsunąć Tuska i kiedy z szefem, postacią numer jeden ma być Trzaskowski i tyle. No, co do całej reszty, no to tutaj nie widzę jakichś istotnych, bym powiedział, w tym momencie jakichś istotnych zmian, o których warto byłoby tutaj, prawda, chyba dyskutować. Okej. Okay. Kolejna sprawa, pani Engel King, profesor? Tak, profesor, tak, Polskiej Akademii Nauk. To chyba ona kiedyś powiedziała albo zacytowała słowa, że śmierć Żyda ma znaczenie metafizyczne, a przy śmierci Żyda śmierć zwykłego Polaka czy innego goja to jest po prostu jakaś tam statystyka. Co teraz nowego pani Engel King zrobiła, robi czy wymyśliła? No cóż, no wystąpiła przy okazji rocznicy powstania w getcie, wystąpiła oczywiście w zaprzyjaźnionej stacji TVN, gdzie oczywiście na tego typu skandaliczne wypowiedzi można sobie zawsze pozwolić i to będzie przyjęte, chociaż podobno, ja tego nie widziałem, całego tego przekazu, tylko ten fragment, że podobno rzekomo nawet momentami sama Monika Olejnik była momentami, bym powiedział, troszeczkę zdegustowana skalą tych wypowiedzi i próbowała tak jakby tonować. Nie wiem, nie widziałem, ale takie słuchy nie doszły, że tak rzekomo było, więc cóż, no pani powiedziała, że cóż, no przede wszystkim no to oczywiście, no byli pojedynczy Polacy, którzy wykazywali się heroizmem, ale większość była obojętna. Mało tego, no po prostu Żydzi bali się na ulicach wyjść, bali się po prostu Polaków, bali się polskich reakcji, tego jak Polacy się zachowają, że pewnie ich wydadzą. Zresztą przypomnijmy sobie, że ta pani bądź jej kolega również, który również z nią pisze razem książki, nie pamiętam nazwiska tego czy uleciało mi w tym momencie, ale no postać znana, bo oni razem się też często badają, on też jest skandalistą. Przypomnijmy zresztą ich wypowiedzi, że jego bądź jej, to kolejna wypowiedź. Nie z teraz tej wypowiedzi bieżącej, ale z przeszłości, bo też do tego nawiązałeś. No więc, że rzekomo według nich Polacy są odpowiedzialni za śmierć, że więcej Żydów sami zabili podczas II wojny światowej, niż zabili Niemców podczas tej wojny. Także cały nasz ten wkład na froncie zachodnim, na froncie wschodnim, wkład naszego lotnictwa, naszej marynarki wojennej, to wszystko jest nic nie warte, ponieważ w gruncie rzeczy to więcej żeśmy i nawet również wojna obronna 1939 roku, gdzie zginęło ponad 20 tysięcy niemieckich żołnierzy, to wszystko jest mało, ponieważ więcej Żydów zginęło, więc no cóż, wypowiedź skandaliczna, dobrze na szczęście, że zareagowały polskie władze, zareagował premier, zareagował minister Czarny, który powiedział, że powoła specjalną grupę roboczą międzyuniwersytecką, która się tym tematem zajmie i będzie go zgłębiać. Premier powiedział, że to powiedzieć skandaliczne, ale co ciekawe, dzisiaj widzę wypowiedź szefostwa, przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, szefostwa również Rady Wydziału, z którego się wywodzi pani Barbara, profesor Barbara Engel King, który stanowi jej obronie. Stanowi jej obronie i uważając w ogóle, że to premier się wypowiada skandalicznie. Że to premier się wypowiada skandalicznie, że próbuje się w Polsce negować i zaniżać liczbę, prawda, skalę odpowiedzialności Polaków za mordy na Żydów i że postawa jest, prawda, zbyt tutaj pokazywana zbyt pozytywnie, że Polacy są pokazywani zbyt pozytywnie, a w rzeczywistości na takie pozytywną ocenę nie zasługują według tej pani. Ja powiem tak, według mnie to nie wystarczy, że powiedział pan Morawiecki, premier nasz, że ta pani no, wypowiada się skandalicznie, bo przecież a ona z kolei się broni. Dobrze, ja nie mam nic przeciwko. Niech ona sobie te badania prowadzi na własną rękę i te specyficzne prawdy tutaj sobie publikuje. Natomiast jest kwestia zasadnicza. Tak jak powiedziałem, ta pani reprezentuje Polską Akademię Nauk, czyli coś więcej nawet niż powiedzmy no, kadra uniwersytecka daniego uniwersytetu, to coś więcej niż kadra uniwersytecka czołowych polskich uniwersytetów, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawskiego. To jest Polska Akademia Nauk, czyli elita elity tego państwa, tak? I ci ludzie pozwalają sobie na takie wypowiedzi, opłacani, przecież oni otrzymują wynagrodzenie. To nie jest tak, że Polska Akademia Nauk to utrzymuje się z, nie wiem, z prywatnych grantów, z, nie wiem, z kasy Sorosza na przykład, czy z kasy pochodzącej z Tel Awiwu. Nie. My wszyscy jako podatnicy składamy się na istnienie tej instytucji
I dlatego mamy prawo nie życzyć sobie tego typu po prostu aluzji, niepopartych tak naprawdę faktami. Bo ta pani oczywiście no, snuje wizję, ale ona nie jest w stanie przedstawić tak naprawdę żadnych rzekomych dowodów, które by wskazywały i mówiły, że Polacy wydali tylu i tylu Żydów, że tylu i Żydów zabili. Nie ma takich danych, ona sobie po prostu snuje swoją wizję. Wyssała z palca. Wyssaną z palca, dokładnie tak, wyssaną z palca. I nie powinno być przyzwolenia. Taka pani po prostu powinna być usunięta z Polskiej Akademii Nauki. Jeśli jest nadzór tej Akademii, bo przecież jest to, skoro jest to instytucja państwowa, no to jakiś nadzór jest ministerstwa, tak, w wypadku Czarnka i tak dalej. To jest po prostu prośba o zakończenie współpracy, okres wypowiedzenia 3 miesiące pewnie, bo ma umowę na czas nieokreślony, 3 miesiące do wypowiedzenia i niech się pani pakuje swoje manele i dziękuję, do widzenia. No, na jej miejsce wejdzie inny po prostu pracownik, który będzie rzeczywiście wykazywał się obiektywizmem. Bo ja też nie mówię, żebyśmy oczywiście udawali, zamiatali pod dywan sytuacje, w których jest oczywiste sytuacje, bo w każdym narodzie, w każdej nacji były, są i na przestrzeni wieków świnie i tego nie ma co ukrywać. Natomiast oczywiście no, na tego typu interpretacje faktów, to nie możemy sobie pozwolić. No, jeśli ta pani nie operuje rzeczywistymi dowodami i faktami, no to jest rzecz po prostu skandaliczna. No, nie powinna się absolutnie w taki sposób wypowiadać. Nie tylko zresztą ona, bo inni naukowcy w ten deseń. Jest jeszcze pytanie jeszcze o poziom klasy politycznej, bo przy tym wszystkim jeszcze mamy wypowiedź pana Gduli, posła Gduli, który mówi, że zresztą człowieka też z tytułem naukowym, bo też jest chyba albo doktorem, albo profesorem, tak, opcji lewicowej, nurtu lewicowo-liberalnego, który generalnie poparł panią Elgen King, ale co się dziwić, no co się dziwić, że ten pan poparł, skoro jego z kolei środowisko polityczne mówi o tym, że my się powinniśmy rozliczyć z Niemcami za czas II wojny światowej. To znaczy, że według nich to nie Niemcy mają płacić Polakom reperkusje jakieś powojenne, tylko my mamy zapłacić to, i to padło nie tylko w jego wypowiedziach, ale jego kilku koleżanek, stukniętych koleżanek z jego klubu lewicowego, bo one tam wszystkie są po jednych pieniądzach, które powiedziały to samo, że Polska powinna zapłacić za to, co Żydzi, znaczy przynajmniej co Żydzi, co Niemcy stracili na rzecz Polski, czyli te nieruchomości wszystkie, które musieli zostawić, jak zostali, że wypędzeni, prawda, i prześladowani z terytorium ziem przyłączonych do Polski, ziem odzyskanych, to cały ten majątek, to wszystko, co stracili, my powinniśmy im zwrócić, prawda? Także taka jest wizja i mamy połączenie, i mamy w tym konglomerat, mamy naukowców i do tego mamy grupę posłów w naszym Sejmie. No to mamy już duecik, z tego dueciku daje się potem smażyć takie, tworzyć takie, bym powiedział, takie sytuacje i oddziaływać na... Ja się też pytam o wyborców takiego Gduli, czy tych posłanek, czy wy ludzie, czy wy nie macie wstydu za grosz po prostu gdzieś, gdzie są wasze sumienia w ogóle, no? Jak można kogoś takiego wybrać, pozwolić mu wejść do Sejmu, pozwolić mu decydować, współdecydować o losach państwa, o losach narodu, utrzymywać go jeszcze również, bo przecież to są też również diety poselskie. Kto głosuje na takich ludzi? No kto głosuje? No to tylko chyba naprawdę ci naprawdę poliniacy, no to poliniactwo musi głosować, bo ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. No, jak świadomy w ogóle Polak może na kogoś takiego głosować, kto głosi takie w ogóle opinie? No przecież już następnego dnia to powinny być tam dziesiątki, tam jakaś pikieta pod biurem tego posła. Każdy Polak nie powinien po prostu ostentać, nie podawać mu ręki, tak? Pełen ostracyzm wobec takich ludzi, wobec takich postaw i tych naukowców, i tych polityków. No. Są po prostu pewne granice, uważam, mimo wszystko. Tak? Są pewne granice, na których się przekraczać nie powinno. I są pewne świętości przypisane każdemu narodowi, przypisane każdej kulturze narodowej, historii danego narodu, których się po prostu przekraczać nie powinno. I te rzeczy powinny być po prostu piętnowane. No a tymczasem pani Barbara Engelking ma się dobrze, nie tylko jest profesorem na państwowej posadzie, ale jest też przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, czyli ściga tych, którzy głoszą tak zwane kłamstwo oświęcimskie na różne sposoby, na przykład starają się dotrzeć do prawdziwej liczby ofiar żydowskich. Wiadomo, że ta liczba często jest przez Żydów zawyżana, natomiast chodzi o to, żeby ani nie zawyżać, ani nie zaniżać, tylko starać się dotrzeć najbardziej precyzyjnie do prawdy. Tak, oczywiście, nie sobie gdybać, po prostu powiedzieć wprost, że na tyle i tyle mamy dowodów, natomiast przypuszczamy, że ten. Natomiast tutaj rzeczywiście została stworzona ta interpretacja, ta wizja, że oni wiedzą na pewno, że było 6 milionów i już, 6 milionów było na pewno i już. Tak, ta pani jest przedstawiona zresztą jako w Gazecie Wyborczej, jako również jeden z wybitnej klasy, po prostu tutaj specjalista na poziomie międzynarodowym. Autorytet w tej sprawie, tak, w całym świecie. Także tak, no
No to mamy, skoro mamy taki autorytet i ta pani dziś pewnie jest zaproszona na jakieś konferencje poświęcone tej tematyce po całym świecie i jedzie i na takiej konferencji pluje na Polaków, no to no, no potem my się dziwimy, bo my mamy pretensje, mówimy tak, kto rozpowszechnia te kłamstwa o Polakach? Kto rozpowszechnia? No kto? No na pewno Żydzi i na pewno Niemcy, tak? A potem się okazuje, że nie, szanowni państwo, my właśnie, że mamy przedstawiciel naszego tutaj, ta pani jako obywatelka naszego kraju jedzie, nas reprezentuje na konferencjach międzynarodowych. My, tak jak powiedziałem, utrzymujemy ją, bo płacimy na jej wynagrodzenie, a ona jeździ po całym świecie i opowiada takie rzeczy, pluje na Polaków i przedstawia niepotwierdzone dane. Więc tym bardziej to jest uwiarygodnione, no bo przecież jeśli społeczność międzynarodowa uznała, że Żydzi mają jakieś tam niechęć do Polaków, no to powiedzmy to, co mówią Żydzi o Polakach i o ich zbrodniach, mogą przyjmować jako taką, by powiedział, no rzecz do zbadania, może nie do końca obiektywną, ale jeśli przyjeżdża na konferencję obywatelka państwa polskiego, tak, i ona głosi takie poglądy, no to w oczach, międzynarodowych oczach, no jest to z automatu... Głos Polski to jest, tak, w tej sprawie. No przysłali swoją przedstawicielkę namaszczoną z państwowej instytucji, to znaczy, że tak Polacy myślą, że tak rzeczywiście było, że tak jest, że to jest wszystko w porządku. No to rzeczywiście, to jest właśnie przykład tego, no, jak daleko sprawy zaszły, jak niebezpiecznie daleko sprawy zaszły i tego typu przecież dyskusje potem ułatwiają również Żydom mowę o roszczeniach, ułatwiają również środowiskom w Niemczech, też również to, co mówił ten poseł Gdula, ułatwiają mi również, oni mówią, no właśnie, a może zastanówmy się nad tym, wy mówicie o reparacjach dla Niemców, a może wy najpierw pomnijcie nam też coś, bo my żeśmy wam już oddali nasze ziemie, prawda, oddaliśmy wam Prusy, oddaliśmy wam ziemię tutaj położone na wschodnie ziemie niemieckie, tak, a wy co, no wypędziliście nas, prawda, a przecież to tylko Hitler i garstka ludzi wokół niego była ta zła, reszta nie wiedziała, co robi, była w ogóle w porządku i bardzo sympatyczna, no więc to potem rodzi, no to rodzi. Była w porządku, mimo że popierała Hitlera. Tak. I no tworzy się wokół tego taka, bym powiedział, właśnie pewna otoczka, bańka i to potem, no to potęguje się to wszystko. No, jeśli nie będzie interwencji, według mnie nawet interwencja Czarnka, która oczywiście została odebrana w Gazecie Wyborczej, w TVN jako skandaliczna, to jest za mało. Ta pani powinna stracić w ogóle, według mnie, etat, a nie tam, że on teraz będzie prowadził badania i teraz co, powoła komisję, zapłaci znowu ludziom pieniądze i oni będą 5 lat będą dyskutować o tym i powstanie z tego jakieś opracowanie albo konferencja naukowa, która podważy tezy pani Elgen King, które można podważyć tak naprawdę. Nie potrzeba zwoływać żadnej komisji, bym powiedział. Nie trzeba wydawać ani złotówki. Bo ta pani po prostu nie przedstawia żadnych, tak naprawdę nie operuje żadnymi potwierdzonymi danymi. To są po prostu jej dywagacje. To są tak, jak dywagacje były dotyczące Gajcego, czy on w jego biografii, czy on z okna widział getto żydowskie i dlaczego nie reagował, co, dlaczego nie temu nie przeciwdziałał. To tak, trzeba, chociaż działał trzeba, w konspiracji. Trzeba tak? by odbudować ten budynek i to okno. I zobaczyć, co z tego okna sprawdzić, czy pod tym kątem teren, na którym znajdowało się getto, był widoczny z tego okna. Tylko że nie ma już ani Gajcego, ani tego budynku, ani okna, ani getta. No tak, no i to mówię, no to jest wpisywanie się wszystko w jedną całość, że zrobiliśmy za mało, chociaż i to środowisko Konfederacji Narodu również robiło, to też jest posądzane przez antysemityzm. To jest, mówię, temat rzeka niewyczerpany, choć oni nawet jest we wspomnieniach, w tym biografii Gajcego jest mowa, że w jednych lokali, w którym oni to się spotykali, no byli ukrywani również Żydzi przez ludzi ze środowiska Konfederacji Narodu. I w pewnym momencie było nawet zagrożenie, że wtargną do tego, bo była jakaś łapanka, czy kogoś poszukiwano i że zastaną właśnie w tym jednym wspólnym jakimś tam dużym mieszkaniu i tych Żydów i tych konspirantów właśnie ze struktur Konfederacji Narodu. Także tak to wyglądało w praktyce. Więc mówienie, gdzie Polacy tak się narażali, tylu Polaków zginęło, na to, bo robili za mało. No, a co robili Żydzi w społeczności diaspora międzynarodowa żydowska? To jest dobry pytanie. Dlaczego ta pani nie powie o tym, co robili? Że zbierali fundusze na paczki żywnościowe do Auschwitz, ale ta pomoc nie dotarła, bo Żydzi stwierdzili, grupa Żydów stwierdziła, że decydujących o tym, na co te pieniądze pójdą, że tych Żydów trzeba poświęcić w imię tego, żeby te straty były jak największe, żeby potem była przyczynek do tego, żeby mogło powstać państwo żydowskie, a te pieniądze lepiej przeznaczyć na inny cel, czyli na już budowę państwa Izrael właśnie we współczesnym Izraelu, tak? A propos tych spotkań konspiracyjnych, to moim zdaniem na przykład należałoby się zastanowić, nie to, że Polacy robili za mało, tylko czy akurat organizowanie spotkań konspiracyjnych w lokalu, gdzie przebywają jacyś uciekinierzy z getta, było roztropne. Bo tu bym nawet w pewnym sensie krytycznie do tego podszedł, że może był to brak wyobraźni, może jakaś brawura,
bo pomoc uciekinierowi jak zawsze jest, że tak powiem, wskazana, jest dobra etycznie, natomiast narażanie innych ludzi, do czego mogło dojść, tak jak powiedziałeś, no to nad tym można spokojnie jakąś dyskusję, no w tej chwili oczywiście akademicką, ale przeprowadzić. No tak, no można, tylko mówię, no to pokazuje, że ludzie jednak mimo tego, że to robili, tak, zdawałem sobie z tego sprawę, że w wypadku takiej wsypy, no to po prostu ileś osób z tej organizacji ważnych gdzieś tam na przykład, od których zależały też losy jeszcze ludzi tam pod kolejnych, że to wszystko się może właśnie posypać, mimo to właśnie to robili, więc dokładnie było odwrotnie. No rozmawialiśmy zresztą u ciebie już nie raz, ty przecież i o Sapiesze, i o też o próbach tutaj manewrowania go, prawda, że też niewłaściwa postawa. No ale mówię, to się stąd bierze, więc my mamy tylko jako Polacy takie często właśnie przeświadczenie, że to tam te sąsiedzi nasi źli, to Żydzi w tym maczają palce, że przedstawiają się ten. Natomiast nie, my sami sobie na to po prostu pozwalamy we własnym kraju, bo mamy takich reprezentantów, a nie innych, którzy nas w ramach społeczności międzynarodowej reprezentują, biorą udział w różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, wydają książki, które są potem również tłumaczone na język angielski, idą w cały świat z takim właśnie przekazem. No to dla mnie jest oczywiste. Mówię, 3 miesiące wypowiedzenia i mówię tej pani po prostu dziękuję. No, jak pani po prostu sobie przemyśli sprawę, przedstawi jakieś dowody rzeczywiście na te swoje teorie, na te swoje tezy, to proszę bardzo, no ale na podstawie tego, że jeden czy drugi, przecież to nie tylko, że Żydów wydawali, no Polacy wydawali również Polaków. Były takie jednostki, były takie kanalie, byli ludzie, którzy w ten sposób postępowali, nie ma co ukrywać w społeczeństwie polskim, ale czy ich odsetek był większy niż w jakichkolwiek innych społeczeństwach, ale za to z pewnością mieliśmy większy odsetek ludzi, którzy byli w stanie narazić własne życie na pomoc i ratowanie Żydom, tak? Było takich ludzi u nas znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej, więc no mówię, no nie, musimy sami o to zadbać i pierwszą tego jest właśnie wszystko się bierze od wyborów, tak? Nadchodzą kolejne wybory i czekam, co znowu zrobią Polacy, kogo wybiorą, bo od tego, kogo wybiorą, potem zależy, kto będzie ministrem i czy ten minister będzie we właściwy sposób reagował na takich właśnie naukowców. Na co będzie dawał pieniądze. Na co będzie dawał pieniądze, okay. I czy będzie reagował. Ostatnia sprawa, cały czas jesteśmy w kręgu tej polityki takiej symbolicznej, bo przecież obchody pod Muzeum Polin oraz pod pomnikiem bohaterów getta, to też jest polityka jakaś symboliczna. Natomiast sprawa taka dosyć aktualna w tej chwili, w Rzeszowie, w centralnym miejscu stoi pomnik czynu rewolucyjnego, zwany złośliwie waginą, bo ma taki kształt właśnie ten, nie wiem, czy wiesz, że ten pomnik stoi na terenie kościelnym. Tak, słyszałem o tym, tak, no, tak. I właśnie zwolennicy tego pomnika narzekają, że ojcowie, zdaje się, kapucyni, na których terenie ten pomnik stoi, nie remontują tego pomnika. I co z tym pomnikiem zrobić? Wiem, że ojcowie kapucyni chcieliby się tego pomnika pozbyć, więc oczywiście jacyś postępowi katolicy z kręgów Gazety Wyborczej i nie tylko pojawili się, powiedzieli, żeby może w ten pomnik wmontować figurę Matki Bożej. To chyba jest jakiś żart. No tak powiedzieli, że żeby... To nie słyszałem o tym. Więc no to tak trochę jak genitalia na krzyżu. Mniej więcej takie zestawienia. Z tego co wiem, ojcowie chyba nie chcąc remontować, chcą doprowadzić do takiego stanu tego pomnika, że on zostanie po prostu rozebrany. No jako konstrukcja zagrażająca bezpieczeństwu. Ale pojawiła się kolejna inicjatywa, żeby od ojców ten teren jak gdyby odkupić albo nawet im odebrać administracyjnie, żeby jednak to cudo polskiej architektury ocalić, żeby stało na terenie już, że tak powiem, miejskim i żeby zrobić gruntowny remont tego pomnika. Jak byś skomentował tę sytuację, bo tu widać, że pomysłodawców jest wielu i pomysły są różne, nieraz bardzo szalone. No to jest po prostu dramat, no co tu, o czym tu w ogóle mówić, no to rzeczywiście pomnik raz ze samych przyczyn ideologicznych nadaje się do rozbiórki, dwa, że to jest w ogóle... albo do Kozłówki. Znaczy to jest w ogóle skandalem, że ci księża w ogóle przez tyle dekad to znosili, w ogóle na to sobie pozwalali, że i byli do tego przymuszani, żeby coś takiego mieć na swoim terenie. Ja rozumiem, że to pewnie powstało w okresie PRL-u, tak? Nikt ich nie pytał o ich o zdanie i musiało to stać, ale no teraz, no to co, to się nadaje do jakiegoś muzeum, nie wiem... Kozłówki. Po prostu, w którym się gromadzi jakieś...
absurdalne rzeczy z okresu komunizmu i tyle, i to jest miejsce, a nie, nawet przesuwanie tego absolutnie nie, i nie wiem, to może symbolizować, nie wiem, ewentualnie gdzieś może stać w, jak, że tak powiem, przed jakimś lokalem wyborczym, nie wiem, lewicy na przykład jako takie logo, może, nie wiem, może jako, może mogą sobie to po prostu w formie takiej wpinki po prostu wpinać w garnitury. Walczące macice. Walczące waginy, tak, walczące sromy, tak. No dramat, no cóż, no widać, że no, jeśli jeszcze do tego mówisz, że są postępowi katolicy, którzy próbują w jakiś sposób rzecz, która się Matkę kojarzy, Bożą tam pejoratywnie umieszczać Matkę Bożą, to jest dramat, no, to pokazuje poziom właśnie tych elit, rzekomo tych liberalnych elit katolickich, no ale co się dziwić, no odpały ostatnio to również przecież kiedyś ortodoksa właściwie katolickiego Terlikowskiego, prawda, tak, który, prawda, jest, już opisuje się to i mówi o tym, że to już jest w procesie odchodzenia od kościoła katolickiego, kiedyś skrajnie ortodoks, teraz dzisiaj, prawda, człowiek już, że tak powiem, mający tak rzeczywiście już niewiele wspólnego w ogóle z katolicyzmem, znaczy właściwie to on już nie ma nic wspólnego, ale przynajmniej jeszcze teoretycznie on jeszcze deklaruje, że ma, ale podobno już mówi wprost w swoich tutaj manifestach pisanych, że właśnie już się zachodzi w nim ten proces, prawda, odchodzenia od kościoła, więc no to jest to rzecz, no, kuriozalna, i to naprawdę była żadna wizytówka Rzeszowa. Rzeszów, z tego co słyszę, teraz się bardzo dobrze rozwija, a był kojarzony rzeczywiście głównie przez pryzmat tego pomnika, i też i władzom Rzeszowa powinno na tym zależeć, żeby coś takiego, że tak powiem, zostało jak najszybciej zapomniane. To powinno być gdzieś wywiezione do lasu, nie wiem, może do jakiegoś takiego parku strachów, nie wiem, muzeum jakiegoś absurdu właśnie, to jest miejsce dobre do tego, tak? Na tego typu rzeczy, na tego typu instalacje, no. Trudno to nawet to nazwać pomnikiem. No właśnie, obiekt parkowy, no. Tak, tam, instalacja pseudoartystyczna. Tak, pseudoartystyczna, ideologiczna, tak. I to może tym niezbyt humorystycznym, no ale momentami trochę taki to śmiech przez łzy. Znaczy to jest taki czarny humor, szanowni państwo, to jest taki czarny humor, no bo no, trudno się nie uśmiechnąć, że tak powiem, pod nosem w tym temacie. Z drugiej strony jest to po prostu porażające, że takich mamy ludzi, takie mamy po prostu podejście, no bo te tematy, które czasem mówią, tak jak mówię, ja o tym nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, słyszałem, że jest tam coś z tym pomnikiem, ale nie wiedziałem o tym, że ktoś chce ten, więc dlatego powiedziałem, że pytam się, czy to jest wręcz żart, no bo no to tak wygląda. Będę w najbliższym czasie ustalał pewne szczegóły. Dostałem nawet dzisiaj telefon do osób, które w to są zaangażowane. No i dowiem się. Myślę, że w jakimś kolejnym programie albo z tobą, albo z inną osobą na ten temat omówię. To może na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję za uwagę. Proszę państwa, państwu polecam nasze programy na Centrum Edukacyjne na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK. Bardzo proszę o wsparcie finansowe. Dzięki temu państwa wsparciu jako Centrum Edukacyjne działamy już 10 lat. Właśnie 8 maja będzie 10. rocznica działalności pod tą nazwą. Wcześniej były inne nazwy. Każda darowizna jest dla nas bardzo ważna, ponieważ koszty i wynajmu sali, i produkcji filmów, i organizowania różnych wydarzeń, no cały czas idą w górę, i dzięki państwu udawało nam się to przez ponad 10 lat robić, a teraz myślę, że nadal możemy na państwa liczyć. Zachęcam też do naszej strony cep-sklep.pl, a tam wiele ciekawych i ważnych pozycji książkowych. Polecam książki w naszej serii Jedynie prawda jest ciekawa. To jest 7 książek. Dwie dotyczą Piłsudskiego i sanacji, jedna kresów wschodnich Rzeczpospolitej, 3 do kulis II wojny światowej, a ta 7, którą trzymam w ręku, Bolesława Piaseckiego. 8 książka, która jest w tej chwili przygotowywana do druku, będzie dotyczyła naszej konferencji historycznej na temat Jędrzeja Giertycha. Druga seria, gorące tematy, to tutaj 4 tytuły, pokażę jeden, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. Myślę, że bardzo ważna książka. Zachęcam do zapoznania się z tymi pozycjami. Polecam też nowości innych wydawnictw. Wydawnictwo Myśli Polskiej, książka Jana Engelgarda, Roman Dmowski i 3 pokolenia narodowców. Bardzo ważna pozycja. Myślę, że warto do niej sięgać. Nowość autorstwa Henryka Pająka, tu stojąca, Na wschodzie bez zmian. Książka taka
dotycząca głównie sytuacji na Ukrainie, ale myślę, że bardzo ważna, żeby też do niej zajrzeć. Z Henryka Pajęka to jeszcze druga książka antywojenna, Apokalipsa bliżej niż sądzicie, nie tylko o konfliktach między państwami, ale również o roli takich tworów jak Państwo Islamskie, jakieś sekty i tak dalej. Również seria Chazarska dzicz panem świata, są 4 tomy, w ręku trzymam tom pierwszy pod tytułem Zagłada Rosji. Polecam książkę pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Polin, to jest książka o stosunkach polsko-żydowskich, bardzo ważna pozycja, a także druga książka tego samego autora, Krzysztof Baliński, Ministerstwo Spraw Obcych, czyli polskie sprawy w obce ręce. Myślę, że to bardzo ważna książka. Resztę książek znajdą Państwo w cep-sklep.pl. Serdecznie zapraszam na tą stronę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.